W drugiej połowie kwietnia po raz 9 odbędzie się Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgromadzi ponad 500 uczestników, polityków, samorządowców, przedsiębiorców, ale także przedstawicieli ze świata nauki i mediów. Tegorocznym tematem przewodnim będą samorządowe wyzwania. Główną osią kongresu będą trzy panele dyskusyjne poświęcone współpracy samorządu i polskiego rządu, rozwojowi transportu na Dolnym Śląsku oraz transformacji energetycznej, wyzwaniom i możliwościom dla regionu Dolnego Śląska. 9. Dolnośląski Kongres Samorządowy będzie także okazją do rozmów kuluarowych. Wśród panelistów znajdą się samorządowcy z Dolnego Śląska, minister Michał Dworczyk, posłanki na Sejm RP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Mirosława Stachowiak-Różecka, a także radni sejmiku województwa dolnośląskiego. Udział w kongresie jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić na stronie umwd.dolnyśląsk.pl w zakładce 9. Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wydarzenie zaplanowano na środę 19 kwietnia na Tarczyński Arena. Echo 24, Oliwia Stasiak.